Moje życie potoczyło się w ten sposób, że wiecie, w wieku 14 lat musiałem pójść do pracy. Więc pamiętam, jak skończyłem 8 klasę podstawową i musiałem znaleźć taką pierwszą pracę zawodową. Bo taka jest, była sytuacja rodzinna? Taka była sytuacja rodzinna. Ja się nie czułem z tym, że tak powiem, moralnie, etycznie związany. I finalnie nie zrobiłem kariery w tej organizacji. Aczkolwiek do dzisiaj podkreślam, że ta wiedza odnośnie systemu sprzedaży, sposobów motywacji gdzieś ze mną została i to jest wielka wartość, którą gdzieś ze sobą zabrałem. Dołożyliśmy do tego tyle, że spółka wtedy kapitał miała 50 tysięcy złotych, no to nam niewiele zostało, żeby jeszcze przetrwać w ogóle tą sytuację tego pierwszego dużego. Zrobiliśmy, ale trochę nie doszacowaliśmy kosztów. Gdybym wiedział to, co wiem dzisiaj, nie zrobiłbyś to bym tego nie zrobił. Zrobiłbyś to później, czy w ogóle byś już tego nie chciał robić? Myślę, żebym to zrobił później. Z racji tego, że polski rynek, tak naprawdę venture capital, mogę powiedzieć, że się dopiero zaczyna. To się dopiero zaczyna. To jest odważna teza. Marcin tak słuchał mnie i rysował. No i narysował i nazwaliśmy to gwiazda śmierci. To znaczy się wszystkie procesy, ludzie, wyzwania jakby trafiały po prostu do mnie. Czyli bardzo takie centrystyczny model zarządzania. I no i wtedy postawiliśmy sobie wyzwanie, żeby tą gwiazdę śmierci jakby no po prostu pokonać. Żeby skończyć z forward managementem, żeby generalnie ludzie mogli być jakby odpowiedzialni sami za własne procesy, żeby mieli ten ownership i tak dalej.